Miro Invest, 28 kwietnia. Klasycznie już analiza bieżącej sytuacji na rynku. Zaczynamy. I klasycznie Eurostoxx 50 i indeks zmienności do tegoż indeksu. Jak widzimy, korekta nam się tutaj całkiem ładnie rozwinęła. Natomiast ostatnio mieliśmy odreagowanie tych spadków, części tych spadków. Mniej więcej połowa tych spadków została tutaj już odreagowana. I cóż, należy sobie zdawać sprawę z tego, że póki co hossa jest kontynuowana i jest szansa na to, że ta korekta już została zakończona. Aczkolwiek, jak to z korektami bywa, dopóki nie pokonamy tutaj tego szczytu, gdzieś na poziomie 5060 punktów, to należy mieć świadomość, że równie dobrze ta korekta może się pogłębić przy okazji kolejnych sesji. Natomiast spójrzmy, co się stało na indeksie zmienności. On tutaj najpierw wybił te poziomy z tego trendu horyzontalnego. Następnie pokonał nam ten poziom 17,20, nieznacznie, ale jednak. A ten poziom dobrze odgradzał mi tendencje wzrostowe od spadkowych. Na szczęście przy okazji tejże korekty, czyli przy okazji tego odreagowania tychże spadków, indeks zmienności ładnie nam zawrócił nawet poniżej tutaj te lokalne szczyty, poniżej poziom 15,70. Daje to moim zdaniem okazję bykom do tego, by hossa była kontynuowana. Natomiast nie zmienia to faktu, że niestety, ale ta analogia, o której wspominałem w poprzednim wideo, czyli tutaj też mamy taki trend po spadkach, mamy trend horyzontalny na indeksie zmienności, mamy pierwsze wybicie w dół, nie pokonujemy tutaj tego dołka i później jest duże wybicie. A więc i także w tym wypadku, jak widzimy, te lokalne szczyty zostały wybite. Mamy powrót w dół. I póki co ta analogia się wypełnia. Natomiast tutaj przy ruchu wzrostowym ten szczyt nie został pokonany i zaczęliśmy znowuż tutaj zawracać. I po tym ruchu w dół znowuż indeks zmienności zaczął tutaj rosnąć. I jak wiemy, skończyło się to taką mini bessą trwającą 3 kwartały. Czy będzie tak i tym razem? No zobaczymy. Póki co analogia się wypełnia. Natomiast należy sobie też zdawać sprawę, że faza, w jakiej jest rynek, no jest inna. Hossa pewnie jest już lekko zaawansowana. Natomiast tutaj, zanim doszło do tych spadków, mieliśmy już taki trend horyzontalny, prawda? Natomiast w tej chwili tego nie ma. Jakby więcej tutaj brakuje. Tutaj już ta tendencja z kwartału na kwartał słabła. Tutaj dopiero wchodzimy w taki okres słabości. Tym niemniej należy mieć świadomość tego, że po pierwsze hossa trwa, po drugie poczyniliśmy już pewne działania, byki poczyniły pewne działania, by z tej korekty wyjść. Po trzecie, korektę jeszcze nie uznajemy za zakończoną, ponieważ ten szczyt nie został pokonany. I po czwarte,
póki co ta feralna analogia to był rok no, z 21 na, z przełomu roku 21 na 22. Ta feralna analogia, no jak widać, póki co się wypełnia. A więc należy być czujnym. Jeżeli ktoś tutaj wyszedł z inwestycji, to w tej chwili oczywiście ma wiele możliwości. Może wejść, powiedzmy, ze stop lossem. Może nie wchodzić, poczekać, czy tutaj się nie utworzy jakaś formacja zapowiadająca jednak kolejny ruch do góry. Może poczekać, aż faktycznie ten szczyt zostanie pokonany. Może poczekać, aż ten szczyt zostanie pokonany i że będzie jakaś korekta znowuż i znowuż do góry. Tutaj rozwiązań jest bardzo wiele. Natomiast grunt, żeby mieć świadomość tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Dobrze, popatrzmy sobie jeszcze na S&P 500 i ten mój wskaźnik długoterminowy, długo- i średnioterminowy. I tutaj widać także, no, według mnie, tego mojego wskaźnika, oczywiście on nie jest nieomylny, natomiast póki co, no, mnie on wskazuje na to, że póki co to tylko korekta. Tutaj na przykład zanim doszło do tych spadków, to on już schodził niżej. Tak już też ta średnia się załamywała. Natomiast tak jak widać tutaj, to załamanie może być całkiem szybkie. Później jakaś stabilizacja i dalszy spadek. Natomiast po takim załamaniu jeszcze trend wzrostowy może trwać. Później mogą nastąpić większe spadki. Także generalnie umiejętność rozgrywania takich właśnie korekt często decyduje o tym, czy wychodzimy z takiego trendu z zyskiem, czy niestety ze stratą. Natomiast wiele zależy od tego, w jakim miejscu dany inwestor wszedł. Czy stopniowo, czy w jednym punkcie. Oczywiście wychodzić może też stopniowo, czy w jednym punkcie. Tutaj już wiele zależy od preferencji danego inwestora. Oczywiście względem ryzyka i względem praktyki, jaką sobie tutaj obierze. Niemniej jednak szansa na to, że tutaj ten trend wzrostowy będzie kontynuowany, póki co wydaje się bardzo realna ta szansa. Zobaczmy jeszcze oczywiście na Total Put Call Ratio. Tutaj też on daje pewne nadzieje bykom, ponieważ tutaj podczas tego wzrostu on tutaj już rósł i podczas tego spadku na całe szczęście spada. Ten spadek wskaźnika Total Put Call Ratio daje pewne szanse na kontynuację trendu wzrostowego, albo przynajmniej jakieś zatrzymanie i złapanie oddechu. Jeżeli ktoś tutaj nie posiada żadnej taktyki czy strategii, jak tą korektę, póki co korektę, rozegrać, to miejmy nadzieję, że będzie tutaj ewentualnie miał czas, jeżeli to choć przez chwilę pójdzie bokiem. Dobrze. Zobaczmy może jeszcze na siłę względne. Nasdaqa do S&P 500, ponieważ tutaj też mówiłem, że słabość tego będzie wieszczyło korektę. Tak tylko, że ta korekta właśnie odbyła się w ramach tej słabości. Tak, tutaj te dołki zostały pokonane właśnie w trakcie tejże korekty. Natomiast to nie zmienia faktu, że ta słabość generalnie ciągle nam występuje. Tutaj możemy mieć jakiś mały ruch do góry i ta siła względna może dalej nam topnąć.
I to niestety raczej przemawia za kontynuacją tutaj tej korekty. Jeszcze jakaś silna fala spadkowa może nastąpić. Raz, dwa i trzy. Nie wygląda to najlepiej. A zobaczmy może w takim razie na siłę względną dolara. Do S&P 500. Oczywiście zmienność tych instrumentów jest zupełnie inna. Natomiast chodzi mi o takie pewne lokalne uwarunkowania. Widać, że dolar względem S&P oczywiście słabnie, bo S&P mamy w trendzie wzrostowym. Natomiast przy okazji takich większych zwyżek dolara, to na przykład odtąd dotąd, S&P, jak widać, ma tendencję do spadków, tak? A więc tutaj mamy spadek siły względnej dolara do S&P 500. Tutaj mamy tą zwyżkę, co odpowiada obecnej korekcie. I tutaj nam zaczyna spadać. A więc tak generalnie trend ten spadkowy siły względnej dolara do S&P 500 jest kontynuowany. Co będzie złym znakiem? Złym znakiem będzie tutaj powrót do zwyżek, czyli pokonanie tego mini lokalnego szczyciku. Czyli jeżeli dolar nam się umocni, a S&P będzie spadał i ten szczycik zostanie pokonany, to będzie to sygnał, niestety, ale do kontynuacji korekty. Zobaczmy sobie może jeszcze z innej strony, skoro już tutaj jesteśmy na tej sile względnej, obligacje do S&P 500. Od razu pokazuję, o co mi chodzi. Tutaj widać dobitnie lata 2022 BESA, czyli ucieczka od ryzyka i wzrost obligacji, jak i obligacji względem S&P 500 siłą rzeczy. Tutaj kolejna BESA. Tutaj nawet ten covidowy szpic. A więc widać, że w takich momentach wyraźnie spadkowych inwestorzy mogą uciekać do dolara oraz do obligacji w dolarze. Oczywiście nie jest to tutaj jakaś ścisła reguła. Natomiast popatrzmy sobie na lokalny układ. Tutaj też S&P do, a to znaczy obligacje 10-letnie, siła względna ich do S&P. Także tutaj wykonała pewien ruch wzrostowy. Tutaj nam to oklapło. I także złym sygnałem będzie powrót tutaj do wzrostów, czyli jeżeli siła względna obligacji do S&P pokona ten lokalny szczycik, tak samo będzie to świadczyć o kontynuacji korekty. A więc mamy kilka elementów, które można śledzić, by móc sobie szacować prawdopodobieństwo pogłębienia się obecnej korekty. Jest to oczywiście indeks zmienności i ta przeszła analogia. Jest to oczywiście total put call ratio, ewentualny jego wzrost przy choćby lekkim spadku na S&P 500 również będzie dawał zły wydźwięk. Mamy te lokalne siły względne dolara czy obligacji do S&P 500, gdzie mamy tutaj takie lokalne szpice, których pokonanie także będzie złym sygnałem. I siłę względną Nasdaqa do S&P 500,
gdzie powrót w dół także będzie złym sygnałem. A więc nie jest tak, że jesteśmy całkowicie zdani jedynie na sam wykres S&P 500, gdzie można by powiedzieć na dwoje babka wróżyła. Dobrze, a więc a może jeszcze pokażę oczywiście sygnał dla Eurostoxa 50. I tutaj, jak łatwo zgadnąć, bieżący sygnał. Oczywiście otwarta pozycja długa. On już trwa od 16 listopada 2023 roku. Jak widać, obecna korekta nie jest tutaj póki co nawet niczym nadzwyczajnym. Bywały silniejsze spadki w czasie ruchu, w czasie trendu wzrostowego, które do niczego złego nie doprowadziły. Natomiast są momenty, kiedy oczywiście są sygnały sprzedaży, kiedy oczywiście należało według tego systemiku z rynku się ewakuować. Natomiast póki co nic takiego u mnie nie występuje. I tutaj oczywiście uwaga, to co ja mówię, to są moje wizje, może i wynaturzenia. Nie bierzcie tego jako jakąś poradę, bo to nie jest żadną poradą inwestycyjną. Jest to po prostu moja opinia na to, co się na rynku dzieje i w jaki sposób można to obserwować i w ogóle ujmować, by wiedzieć, jaki stan rzeczy mamy. Ok. Praktycznie rynek akcji mamy za sobą, ale spójrzmy jeszcze na nasze tuzy. WIG20 względem S&P 500, oczywiście WIG20. No całkiem ładnie. Tutaj mimo tej ostatniej zwyżki, znaczy słabości złotego, ona została ostatnio skorygowana, ale jednak mimo tej lokalnej słabości widać, że nasze indeksy są całkiem silne. WIG40 również całkiem ładnie. No i WIG80 oczywiście tutaj słabiej, ale mimo wszystko ciągle się to trzyma. Ok. Zobaczmy, w tej chwili może mieć tutaj nie popuszcza, nie ustępują te zwyżki notowań miedzi, co mnie cieszy. Służy to KGHM-owi, aczkolwiek on tutaj ostatnio przeżył taką wyraźną już korektę. Tutaj ostatnia świeczka czerwona, aczkolwiek cena około 139,70. W zupełności ok. I póki co widzę szansę na kontynuację trendu wzrostowego. Oczywiście, jeżeli miedź zacznie spadać, to i tutaj nam się to zawali. Albo jeżeli na KGHM pojawi się jakaś fatalna informacja, to również tutaj nawet zwyżki ceny miedzi niewiele pomogą. Natomiast póki co wygląda to dobrze. Pamiętamy wszyscy te odpisy, które tutaj nam zaowocowały spadkami. Po tych spadkach nie ma śladu. Widać, że to, co decyduje o cenie KGHM-u, to cena miedzi, a nie jakieś mimo wszystko lokalne, księgowe odpisy. Dobrze. Zobaczmy sobie na złoto. No. O ile tutaj wydawało mi się, że po tych dalszych wzrostach, po tej czerwonej świeczce, no, rynek złota wydał się silny, no to jednak te spadki nadeszły, tak? Tutaj porządna czerwona świeca, zajknot, no i jakieś odreagowanie. Natomiast generalnie
koniak jest, każdy widzi. I na tej zasadzie no, trudno tu powiedzieć coś innego, jak fakt, że złoto znajduje się no, w trendzie wzrostowym, dość silnym, wyraźnym. Nie takim jak miedź czy KGHM. Dobrze, a więc kolejną rzecz uważam za odhaczoną i to, co mnie tutaj także interesuje, czyli Bitcoin. Bitcoin. Tam tutaj ładnie skorekcił ostatnio nieco odbył i znowu się ustabilizował. No. Póki co z tego może być wszystko, może być zjazd gdzieś do 50 powiedzmy. No i może rozwinąć się od razu szybki ruch na północ. Tutaj nie zamierzam malować miliona kresek i wróżyć z tego, co się stanie. Jak powiedziałem w poprzednich filmach, 5 systemów, tak? Totalnie sprawa bez emocji. Pierwszy system, zamknięty long. Drugi system, zamknięty long. Trzeci system, zamknięty long. Czwarty system, zamknięty long. I piąty system, ciągle zamknięty long. A więc moja ekspozycja na Bitcoin w tej chwili wynosi 0. Natomiast Bitcoin stanowi u mnie, jak zawsze mówię, 10-15% portfela, a więc ta część to w tej chwili gotówka, która czeka na dalsze tutaj losy Bitcoina. Jeżeli oczywiście będzie to rosło, to i także kolejne pozycje długie będą mi tutaj powstawać. Natomiast jeżeli będzie spadać, to może nawet jakiś shortcik się pojawi. Natomiast w tej chwili jednak trudno nie widzieć tego, że no, generalnie mamy hossę i nawet jakaś kolekta do 50 tysięcy tego nie zmieni, aczkolwiek głębsza już będzie źle wyglądać. A poza tym muszę stwierdzić, że taki lokalny właśnie trend boczny nijaki, oklepnięcie sytuacji i emocji także jest korzystne. Mimo, że nie posiadam w tej chwili żadnych pozycji na Bitcoinie, to jeden z systemików sobie wymieniłem na inny, zmodyfikowałem. Dokładnie chodzi o pierwszy systemik. Po prostu był silnie skorelowany z poprzednimi, z kolejnymi systemikami. I tutaj miałem sobie ostatnio czas, by nad tym, by to pozmieniać, pomodyfikować, pokombinować. Oczywiście, jak to wyjdzie, zobaczymy. Natomiast w tej chwili także on daje sygnał typu zamknięty long, a z innymi jest znacznie mniej skorelowany. A więc jak widać, no, taka chwila odpoczynku jest także ważna, by sobie zmodyfikować taktykę postępowania, czego i wam życzę. Nie można non-stop żyć emocjami i przejmować się każdym wahnięciem cen, ponieważ giełda, rynek finansowy, po to gramy, po to inwestujemy, żeby z tego coś mieć, a nie 5 siwych włosów więcej. To tak na marginesie. No i właściwie, o, może powiem, że na KGHM sobie także stworzyłem 2 systemiki, ponieważ tego mi brakowało. 2 małe systemiczki. One już były tutaj wcześniej, natomiast ich nie używałem w tej chwili. Jeden działa tak,
całkiem ładnie. Drugi podobnie. Gazmax, stosunek średniorocznego zysku do obsunięcia jest powyżej jedności, co jest dla mnie minimum. Natomiast obsuwa oczywiście tam 20 czy 30% nie stanowi problemu, ponieważ nie samym KGHM-em portfel jest wypchany. No i w zasadzie to tyle w tym filmie. Jak widzimy, Hossa trwa. Zagrożenia występują. Należy śledzić inne instrumenty, by móc oszacować skalę zagrożeń i to, w jakim kierunku ta sytuacja się zmienia, mutuje. Co do miedzi, póki co wygląda to ok. Co do złota, także wygląda to ok, mimo tej korekty ostatnio. A Bitcoin, jak to Bitcoin? Póki co Hossa na Bitcoinie trwa. Korekta może za niedługo przejść do historii, może się pogłębić. Czekam na dalsze wydarzenia. Moja pozycja na Bitcoinie to w tej chwili 0 bitcoinów, aczkolwiek gotóweczka czeka na zajęcie pozycji. Dobrze, i to byłoby na tyle w tym wideo. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne.